Kanał EkoSiarka.eu, Piotr Adamek, dzień dobry. Witam wszystkich ponownie po dłuższej przerwie. Dłuższej, bo sezon się zaczął i no nie mam czasu. Po prostu nie mam czasu, żeby się z Wami widzieć, opowiadać o tych pięknych urządzeniach, jakimi są kosiarki spalinowe. Dzisiaj popatrzymy sobie na kolejny z nich. Nowa kosiarka w tym roku. Bardzo znanego producenta, dystrybutora sprzętu ogrodowego firmy Gras z Zabierzowa. Kosiareczka Vega VG51SB na silniku Brixa 675 wersja EX, czyli nowa wersja silnika z poprawionym pociągnięciem linką rozrusznika. To pociągnięcie jest jeszcze lżejsze, bardziej ekonomiczne na spalaniu paliwa, do 20% mniej niż jej poprzednicy wersję bez EX. Kosiareczka czterofunkcyjna. Klasyczne zbieranie do kosza. Wyrzut boczny. Po ściągnięciu kosza mamy założona zaślepka mielenie. Ściągamy zaślepkę i mamy wyrzut tylny. Tutaj w zestawie są dodatkowo takie wypustki, takie plasticzki. Wielu klientów się mnie pyta, a do czego to służy, proszę pana? To już wam mówię, do czego to służy. Te plasticzki, o tutaj. O, właśnie mi jeden wypadł. One są luzem. Montujemy je tutaj w miejsce tych otworów, zakładamy i jak chcemy mieć wyrzut tylny, zamykamy klapę. Ta klapa jest lekko podniesiona, jak widać, więc ona się układa pokosem z tyłu. Regulacja centralna, jedna dźwignia dla wszystkich kół. Fajna, lekka zmiana nastawu od 25 do 75 mm. Wysokie koła tylne, małe kółka przednie. 20-28 cm. Wszystkie na stalowych łożyskach kulkowych. Gruby stalowy korpus, podwójna warstwa emali proszkowej. Z takich dodatkowych bajerów. Tutaj mamy regulację obrotu silnika. Można by powiedzieć, że ta kosiarka ma regulowany napęd. Ale jak? Spytacie się. Ot tak, że regulacja pośrednio może odbywać się na obrotach silnika. Czyli maksymalnie, jak powiedzmy sobie spuścimy w dół te obroty, to ten napęd nam będzie szedł, można by przyjąć o połowę wolniej. No ale coś kosztem czegoś, spada nam wydajność koszenia. Jeżeli tej trawy mamy mało, jeżeli ta trawa jest niska, jest regularnie koszona, to uwierzcie mi, że nawet przy najmniejszych obrotach ten nóż bardzo dobrze będzie sobie radził, więc mamy coś w rodzaju kosiarki z regulowanym napędem. Dźwignia napędu zresztą jest tutaj. Fajna, wygodna, z tworzywa. To tworzywo wydaje się pozornie liche, natomiast uwierzcie mi, jest ono wytrzymałe. Już nieraz tą kosiarkę uruchamiałem, jeździłem nią, także naprawdę bez obaw. Tu jest dźwignia, dźwignia hamulca, która oczywiście jest zaciągnięta zawsze, kiedy chcemy, żeby silnik nam pracował oczywiście. Listwa tnąca 51 cm. Możemy sobie zajrzeć, nie będę go za mocno podciągał, bo jest zalana olejem. Za chwilę będę ją pokazywał, jak pięknie pali silnik. Tutaj mamy taki praktyczny uchwyt do podnoszenia kosiarki. Nigdy na bok, w przeciwległą stronę do wlewu oleju, bo możemy zalać filtr. No tutaj jak widać mamy listwę tnącą 51 cm, piasta stalowa. Dodatkowym udogodnieniem, o które często klienci pytają, niby mała rzecz, a cieszy. Złączka Quick Wash do szybkiego mycia. Podpinamy wąż z wodą, uruchamiamy, odkręcamy kurek, uruchamiamy kosiarkę. Wirujący nóż wymywa nam wszystko spod spodu kosiarki. Pozostaje jedynie bardziej praktycznych rozwiązań. Wygodnych w miarę. Tutaj mamy pojemnik. O, co to? Co to takiego? Przepraszam. Ktoś do mnie dzwoni, muszę odebrać. No, halo? Halo? No. No nie mogę teraz rozmawiać, prowadzę prezentację wideo. No, na razie, cześć. Przepraszam Was za to. Praktyczny pojemnik na telefon komórkowy. Z łatwym zamknięciem. Otwieraniem. Po bokach pojemniki, można się domyślić na co. Oczywiście sok czarnej porzeczki. Lub też jakiś bardziej alkoholowy trunek. No i dźwignia do regulacji obrotu silnika. Zając. I to by było tyle.
Kosiareczka w bardzo dobrej cenie. Powiem bez ogródek. Mamy najlepszą cenę na tą kosiarkę w internecie. Jest ona w cenie katalogowej. Lubimy negocjować, lubimy klientów, którzy rzucają nam wyzwania cenowe, więc zapraszam do negocjacji, do oglądania produktu na stronie ekosiarka.eu lub naszej stronie bliźniaczej kosiarka.pl. VG51SB na silniku Brixa 675. Dla Was Piotr Adamek, ekosiarka.eu. Pozdrawiam. Uruchomienie kosiarki. Jak już wspomniałem, silnik 675EX, bardzo lekkie pociągnięcie linkowego rozrusznika. Popatrzcie sami. Obroty na maksa, jedziemy. Jeszcze jedno odpalenie.